Witam serdecznie, moim gościem Marcin Jasiurkowski, drużyna Whisky Bar. Witam serdecznie. Marcin, naprawdę gratulacje wyjątkowego spotkania. Wielki comeback w twoim stylu, bo pokazujesz po raz kolejny, że jesteś potrzebny temu zespołowi dzisiaj. Okej, 4 gole puszczone, ja bym cię o przynajmniej 3 nie obwiniał, ale to, co robiłeś przez całe spotkanie, dawałeś tlen w każdej chwili tych 40 minut swojemu zespołowi. Gratulacje za taki powrót. No powiem ci tak, no faktycznie dobrze wszedłem w ten mecz, też dzisiaj nie dał rady bronić kolega, gdzieś tam się boryka z chorobą. Gdzieś tam troszkę miałem obawy, że jednak nie jestem w tym rytmie meczowym, no coś tam z chłopakami kopiemy na hali w ramach treningów, no ale jednak nie to samo, co jak się spotykamy na meczach o stawkę. Więc cieszę się bardzo, że no przez to, że dość długo nie grałem w takich jakby meczach o punkty, wróciłem i nie było najgorzej. No pokazałeś naprawdę klasę. Co się stało? Bo to wszyscy pytają już praktycznie po zakończonym spotkaniu. Prowadzicie 5-4, by w nerwówce zrobić 5-4 też dla was, ale ogromne nerwy. Co się to stało, że tak spuściliście z toną? Szczerze nie mam pojęcia, bo naprawdę chyba było 4 minuty do końca. No tak. 5-0, no kontrolujemy mecz, nie dajemy z tyłu nic pograć. Wydaje mi się, że jak to w naszej drużynie bywa, chcemy za dużo z przodu i po prostu poszliśmy dalej jakby szukać tych goli, chociaż to było w ogóle niepotrzebne. Gole i tak by się znaleźli, no bo Mariposa i tak się musiała odkryć, no bo oni już nie mieli nic do stracenia, a zamiast oni zaatakować, to my zaatakowaliśmy, przy czym straciliśmy 2 gole z kontry, co sklepali na pustą bramkę. Zrobiło się 5-2, już jednak no 2 minuty do końca, ale czujesz ten oddech z tyłu, że za chwilę może być 5-3 i się zrobi nerwówka. No i tak było, jak widziałeś zresztą. Obecnie wyprzedzacie Mariposę meczem bezpośrednim. Za tydzień ultra ciekawa kolejka, bo tam do gry wy wchodzicie, Mariposa, SAT Core, czyli 3 zespoły. Nie wiem, czy jeszcze Kniz jakby dzisiaj nie wygrał, to nie dojdzie 4. Także mega ciekawa walka o wejście do pierwszej piątki. Wy musicie wygrać. My musimy wygrać i tyle. Jeżeli wygramy, jesteśmy w grupie mistrzowskiej, chociaż na początku się to było w ogóle nierealne, ale tak naprawdę teraz jest to... No, szanse są 50-50, bym powiedział. No, na pewno będziemy walczyć tak, żeby to wygrać, a wszystko zweryfikuję na boisku. Dziękuję za wywiad. Dzięki bardzo.